Say what? Zasady przykładowa rozgrywka. I tak, mamy planszę, nasze pionki sobie tutaj leżą. Biorę sobie 5 kart stali. I mam na przykład diamenty, przyjaciół, pista, pokój. Trochę muszę miejsca sobie zrobić. Kwiaty. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze jedno, bo musi być 5, bo mamy 5 kart do głosowania. I na przykład tu mam tradycję, tak? Potem jeszcze będą cała masa jest innych. Część jest do wpisywania gdzieś tam. Tu na dole chyba zostawiłem do wpisywania. Nie wiem nawet. Gdzieś tam były jeszcze, że możemy sobie sami wymyślać. W każdym razie ułożyłem hasła. No i jestem sędzią, czyli tutaj tą osobą, która wybiera. Muszę sobie ułożyć, tylko nie tak, że wybieram, to będzie pierwsza, druga, trzecia karta, bo wszyscy widzą, gdzie ja daję jak, po kolei numery. To sobie na ręku na przykład układam jakąś tam kolejność. O, na przykład sobie jakąś tam kolejność układam. I potem daję tak, żeby się nie kapli, jak dałem. U góry daje sędzia, ten, który wybiera te karty według rankingu swojej ważności, jak one są drogocenne, wartościowe dla niego, tak? No i sobie ułożył. Teraz inni mają odgadnąć, jakie są moje preferencje, jakie są moje wybory, jakie decyzje. Jeden to są najbardziej wartościowe obiekty pojęcia, a pięć najmniej. No i po kolei każdy będzie jakoś tam sobie robił. Tutaj oczywiście to jest jak gracze uważają, ja tutaj robię symulację. Pod daną kartą, dana karta w ta punktacji. No i tak będą jeszcze kolejni, jeszcze damy jakiegoś tam jednego gracza. Im nas więcej, tym jest lepiej, bo jest ciekawiej. To jest taka gra, w którą można wiele osób grać. I tak, potem ilu nas gra, to każdy ma jeszcze dodatkowe karty i też by sobie tak ustawiał. No i potem ten sędzia, ta osoba będzie odkrywała, że tak. Dla niego najważniejsze są diamenty, nie jakieś tam pokój czy kwiaty, tylko diamenty. I patrzymy, kto ma tutaj diamenty. Ma zielony, to jest ciemnozielony, czyli ciemnozielony ma jeden. Granatowy ma jeden i żółty ma jeden punkt. Potem patrzymy kolejną kartę. Dwójka, tak? Kto zgadł dwójkę? Zgadł granatowy i tylko on. Potem sobie kolejną kartę. Trójkę tu dałem. I trójkę zgadł ciemnozielony. Sobie ciemnozielonego daję i tylko on. Potem tu chyba dałem czwórkę. Nie, nawet po kolei ułożyłem. Czwórka na przykład tu i dał grać tylko jeden. Też granatowy wyszło, że dał. No i piątka to będzie granatowy, tak? I ten gracz to jest. Ten gracz to jest bodajże ten. On ma jeden punkt. I najwięcej punktów tutaj zgarnął granatowy. Bo tylko w jednym miejscu się zrobił inaczej, więc granatowy dostaje jeszcze jeden punkt ekstra. Tak to wygląda. Teraz ka zbieramy te karty, wykładamy nową piątkę. Kolejna osoba z grających jest tym sędziującym. I sobie układa tam na ręce, bo to ważne, żeby nie dawać tu po kolei, tylko żeby sobie na ręce ułożyć karty w danej kolejności. Rzeczy mam na ręce karty i drugą ręką sobie ustawiam kolejność i potem tutaj przydzielam. Nie, żeby gracze widzieli, że po kolei sobie w kolejność jakby mogą widzieć przez mój ruch, jak przydzielania tych kart od 1 do 5. Więc ważne, żeby sobie te karty ułożyć po prostu gdzieś na ręku, tak? One są malutkie, więc tu nie będzie z tym problemu. Dajemy do tego i potem gracze znowu będą zdobywali punkty przez takie ustawienia własnych kart. I ten, który najwięcej zgadł, dostaje punkt ekstra.
I tak gra trwa, aż każdy będzie raz takim sędzią. Możemy bawić się drużynowo, wtedy każda drużyna jakby ma swojego takiego sędziego, który przydziela te karty, do tych kart z hasłami swoje wartości, swoje wybory, swoją klasyfikację rankingową, a inni odgadują z drużyny. I potem się wymieniamy, że w każdej drużynie pozostałe osoby też mają szansę być tymi sędziami. Po 6 takich rundach patrzymy, która z drużyn miała najwięcej punktów. Karty, tak, widać, że mają jeszcze symbole tutaj oznaczenia, więc nie będzie problemu, jak ktoś nie rozróżnia kolorów, bo one tu mają inne barwy, ale jak nie każdy te barwy może widzieć, więc też mamy symbole. No i tu taką punktacyjną planszę. Zestawów kart jest 10. Haseł jest tutaj 208, 108 kart. Tutaj były też karty takie blanko, czyli że możemy sobie je sami wypełnić w jakimiś własnymi terminami. Say what? Tak wygląda gierka. Dzięki.